maja 1958 utworzono szkołę podoficerską. W grudniu 1967 roku w związku z reorganizacją struktury organizacyjnej dywizji 6 Ośrodek Szkoleniowo-Mobilizacyjny przy 9 Szkolnym Batalionie Powietrzno-Desantowym został przemianowany na 6 Szkolny Batalion Powietrzno-Desantowy. Tym samym Batalion Szkolny zmienił numer z 9 na 6. W ramach działalności w latach 90. jednostka ta odpowiedzialna była za szkolenie podoficerów, którzy po zakończeniu szkolenia zasilali pozostałe liniowe jednostki powietrzno-desantowe. Od lutego 2000 roku jednostka wojskowa 4115 stacjonuje w garnizonie Gliwice. Żołnierze gliwickiej jednostki noszą bordowe berety. W 2013 roku minister Tomasz Siemoniak odznaczył jednostkę brązowym medalem za zasługi dla obronności kraju. Natomiast Orkiestra Wojskowa Sił Powietrznych z Bytomia to jednostka, która powstała 5 lutego 2002 roku z rozkazu dowódcy Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej. Miejsce nieetatowej orkiestry w garnizonie Bytom zastąpiono muzykami z rozreformowanych zespołów zawodowych Orkiestry Lotniczej z Oleśnicy oraz Jeleniej Góry. Nowo sformowany zespół został nazwany Orkiestrą Garnizonową Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej w Bytomiu. Obecnie jednostka podlega bezpośrednio dowódcy Sił Powietrznych i nosi nazwę Orkiestra Wojskowa w Bytomiu. Skład zespołu stanowią żołnierze muzycy, absolwenci byłego wojskowego Liceum Muzycznego w Gdańsku oraz studenci, absolwenci Akademii Muzycznych Krajowych i Zagranicznych. Zespół współpracując z ośrodkami kultury na Śląsku bierze udział w uroczystościach państwowych i wojskowych, dając pokaz muszli, paradę oraz koncertując. W trakcie 10-letniego istnienia orkiestra, prezentując wysoki poziom muzyczny, odnosiła sukcesy na festiwalach i przeglądach. Między innymi w 2009 roku została laureatem 44. przeglądu Orkiestr Garnizonowych Wojska Polskiego w Giżycku. Osiągnięcia całego zespołu są wynikiem zaangażowania oraz wysokich umiejętności poszczególnych muzyków, wśród których znajdują się również laureaci konkursów. Orkiestra stacjonuje na terenie 34. Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej w Bytomiu i liczy obecnie 28 żołnierzy. A spotykamy się tu dzisiaj, aby uczcić Narodowe Święto Niepodległości. Polskie Święto Państwowe obchodzone 11 listopada dla upamiętnienia odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku po 123 latach zaborów. Święto zostało ustanowione w 1937 roku.